Nie wyjdę z transparentem na ulicę, aby mobilizować młodzież i mówić, jakie to jest im ważne, bo nie przemówisz im do rozumu, bo jeżeli ktoś nie chce, to nie pójdzie. A czy twoi rodzice są dla ciebie wzorem, dla ciebie i dla Ksenii? Ich związek? E, wiesz co, dla mnie na pewno. Można powiedzieć, że ja żyłem w dwóch domach naraz. Było to takie trochę trudniejsze przeżycie dla mnie. Mama w pewien sposób powiedziała mi, że jeżeli oczywiście chce, to żebym spróbował. Spróbowałem i już tak mi zostało. Każdy z nas się bawił, ja też się bawiłem i też czasem się bawię, czasem może nawet za mocno się bawię. Szkoły publiczne uważam, że są dużo lepsze od szkół prywatnych, bo nie rośniesz w bańce. Startujemy z kolejnym odcinkiem podcastu Pudelka. Ja nazywam się Cezary Wiśniewski, a moim gościem jest dzisiaj DJ Leon Myszkowski. Cześć. 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 DJ, producent? Kto bardziej? Bardziej DJ, zdecydowanie, bo jakby stąd wzięła się cała, całe moje zamiłowanie do muzykisty, Dokładnie z tego. Yy, dużo dużo pracujesz jako, jako DJ, to jest łatwe? Yy, wiesz co, obecnie... Bo tych DJ-ów mam wrażenie jest wielu. I... Znaczy, o, okej, okay, dobra. To, to zrobimy tak. Ja pracuję dużo, natomiast teraz no, tak naprawdę, wiesz, jak ja zaczynałem w ogóle swoją przygodę z DJ-ką, to były trochę inne czasy. Wtedy dopiero te kontrolery, takie, które teraz bardzo często widzisz czy na Instagramach czy TikTokach, dopiero wchodziło. Ja jeszcze uczyłem się grać na, można powiedzieć, z mojego punktu widzenia, bo ja jestem dość młodą osobą, na sprzęcie troszeczkę starszej generacji, czyli na Pionerach 2000, bez Nexusa. Na tym kończyłem swoje kursy. Taki sprzęt też mam zresztą do dziś. I ten, na tym sprzęcie gra się inaczej. Dlaczego jakby o tym mówię? Ponieważ masz rację, teraz jest bardzo wielu DJ-ów. Natomiast ja to nazywam bardzo często bedroom DJ, czyli taki DJ z sypialni. Bo każdy, każdy tak naprawdę po przejrzeniu, wydaje mi się, jeszcze przy obecnych możliwościach sprzętowych, czyli tym, że. Wystarczy kliknąć beat-sync i utwory zgrywają się, można powiedzieć, same, to każdy może nim być. Tylko bycie DJ-em to jest trochę coś więcej. Jednak w momencie, jak wchodzisz do klubu, masz przed sobą 8 godzin. Trzeba rozplanować utwory tak, żeby ludzie bawili się od początku do końca imprezy. I wydaje mi się, że tutaj to przez to, po pierwsze, jest doświadczenie pewne w branży, też oczywiście cała kolekcja muzyczna, którą zbierasz, co jest. Może, nie, może to nie jest tyle samo czasu co poświęcasz no właśnie, graniu. Ale się tutaj Ale, czy ty na no. przykład codziennie, wiesz, nie wiem, jest Spotify i jak coś ci wpadnie w ucho, to ty sobie zapisujesz i od razu tak, tak, tak. Jeżeli coś mi się spodoba, to od razu sobie zapisuję, a tam raz na tydzień lub dwa tygodnie w zależności po prostu też jak mam czas, bo to jest z reguły naprawdę kilka mhm. godzin siedzenia przed kompem i szukania po różnych bitportach, DJCT czy jakiś przeróżnych innych stronach danych utworów. Po prostu kupujesz je i pobierasz na komputer, przegrywasz je na pendrive'ach i, i masz je gotowe. A czy tobie było łatwiej, żeby wejść, zainteresować się w ogóle tym światem i, i rozwijać się w tym kierunku, ze względu na to, że masz mamę, piosenkarkę, wokalistkę? Wiesz co, mama nie za bardzo mogła mi pomóc w tej pracy, bo to jest trochę co innego. E, na, znaczy na pewno wiesz, obcowanie z muzyką od dziecka myślę, że mogło mieć jakiś pewien wpływ na to. Mhm. Że było mi trochę łatwiej się z tym oswoić. Też wiesz, nie przeszkadza mi głośna muzyka. No nie wiem, czy nie wiem, jak to u wszystkich ludzi wygląda, ale no jednak, 8 godzin w hałasie no, może dla niektórych być dość uciążliwe. Natomiast, do, do czego zmierzam? Tak naprawdę, mama w pewien sposób powiedziała mi, że jeżeli oczywiście chcę, to żebym spróbował. Spróbowałem i już tak mi zostało. Czyli nigdy nie, nie nakierowywała Cię. W jakąś stronę. W ogóle rodzice nigdy nie mówili ci iść w tym kierunku, tylko ty sam musisz to czynić. Ojciec do mówił, do w którym kierunku nie iść. Na przykład mówił, nie idź na architekturę. Dlaczego? Przecież bo to jest architektem. Płacone. Nie, ale zawsze. Chyba tak słyszałem. Yy, zawsze, tak, tak oczywiście wiesz, pół żartem, pół serio, ale on zawsze mówił: Synu, jeżeli pomyślisz o pójściu na architekturę, to pomyśl jeszcze pięć razy, bo to, to, to nie jest mądra decyzja. Te nowe wyzwania przed tobą, co, co w najbliższym czasie. No, w najbliższym czasie trasa Tribute 2, w której będę brał udział razem z moją mamą, z Natalią Kukulską, Michałem Szpakiem, Anią Karwan, Tomsonem i Baronem, panem Grzegorzem Skawińskim. Więc no, można powiedzieć, plejada gwiazd i ja, więc na, naprawdę, wiesz, bardzo miło mi, że biorę udział w takim projekcie, ja będę prezentował akurat utwory jego ze stuosobową orkiestrą, którą prowadzi Grzesiu Urban. Więc też jest to. Dla mnie to jest pierwsze takie doświadczenie. Ja wiesz, jestem, można powiedzieć, dość doświadczonym DJ-em klubowym, natomiast nigdy nie grałem jeszcze tak dużego występu, jak hala hmm. koncertowa. Alan Krupa ostatnio powiedział, w żartach czy nie w żartach, że chciałby zarabiać 100 tysięcy miesięcznie. Jak chciałbyś zarabiać ty? Wiesz, co ja nie mam sufitu. Na zasadzie. Ja Ale to sobie... jest ten pułap, który osiągasz już? Czy to jest. Nie, plan, no... do którego chcesz dążyć? Nie no, oczywiście, że chcę dążyć. Wiesz, no też pewnym, wydaje mi się, etapem rozwoju jest rozwój finansowy. Natomiast takie. Ja sobie nie robię założeń takich sztywnych, że chciałbym zarobić tyle. Pracuję, ile jestem w stanie. Zdarza się, no taki najmocniejszy miesiąc to było, że miałem chyba 21 dni. Zajętych w miesiącu samym graniem, plus dodatkowe aktywności. Więc można powiedzieć, że nie miałem prawie wcale wolnego czasu. Natomiast wiesz, to jest taka praca, że tak naprawdę tyle, ile wypracujesz, tyle zarobisz. Jeżeli ci się nie chce pracować, to nie zarabiasz po prostu, bo nie wychodzisz na scenę, nie grasz, nie produkujesz. Więc jesteś bardzo, jesteś troszeczkę sobie statkiem, kapitanem i okrętem. Mhm. Oczywiście. W moim wypadku są ludzie, którzy mi pomagają bardzo. Czy jest to menadżer, czy jest to wspólnik, z którym prowadzimy duet, czy jest to oczywiście moja dziewczyna, która no, jest w stanie nawet czasem, jak wiesz, to jest któraś noc z rzędu, gdzie ja nie śpię, jestem średnio wtedy, e, można być średnio kumaty, może w ten sposób to jednak ona jest zawsze w stanie gdzieś tam na tyle mnie wesprzeć, że ja sobie dam radę. Oczywiście jest to odwzajemnione też z mojej strony. Staram się jej zawsze pomagać we wszystkim, co ona robi. A usłyszałeś miłe słowa od mamy w związku z tym, co robisz muzycznie? Tak, oczywiście. Wiesz, ona no, się wydaje no, taką kosą, bym powiedział. E, z, oczywiście, jeżeli coś jest nie tak, na pewno mi o tym mówi. I się zdarzało, że mówiła. E, a umówmy się, uwagi od bliskich bolą najmocniej. Zawsze. Natomiast wiesz doceniam zawsze te, tej uwagi no bo to jednak jest osoba z gigantycznym doświadczeniem, gigantycznym bagażem wiedzy, który jakby ma w swojej głowie. No i głupio byłoby nie posłuchać kogoś tak doświadczonego. A jeśli chodzi o twoje rodzeństwo też takie skłonności muzyczne przejawia? Czy... Wiesz co, mój brat jest, mój brat skończył podstawową szkołę muzyczną na fortepianie. Yy, więc można powiedzieć, że tak. Natomiast chyba przyszłości z tym nie wiąże. Obecnie jest yy, w gastronomicznej szkole, szkoli się na kucharza, a kim będzie, to jeszcze nie wiem. U niego to jest wiesz, mm -hmm. yy, my się zawsze śmiejemy, że w zależności kto pojedzie z nami na wakacje, taki zawód Stasiu wybierze podczas następnego roku. Śmialiśmy się, że jak zabierzemy kosmonautę, Stasiu poleci w kosmos. No, okay. no to może tak się. Tak, tak ale się... wiesz, to jest 18-letni chłopak, on musi też znaleźć drogę smoka. No, to nie ma też co popędzać. Niektórzy szukają jej krócej, niektórzy dłużej. A ty ile lat, jak tą drogę znalazłeś? Wiesz co, jak zacząłem, tam pierwsze kroki, bo uh -huh. to praca też to duże słowo stawiać jako DJ. No to miałem 15 lat tak naprawdę, jakieś tam dyskoteki szkolne, wiesz, takie te. Ale na, na początku ja to traktowałem bardzo jako zabawę, tak naprawdę do 19 roku życia, 20 ja to traktowałem jako czystą zabawę. Ja też przez to miałem, wiesz, wszędzie mogłem wejść do lokali, byłem po prostu DJ-em, tak. Mhm. Więc dla mnie była to, mówię, duża rozrywka. Natomiast potem, jak zaczęło się tego robić coraz więcej, więcej i więcej... No to trzeba było przejść na tak zwany poziom profesjonalny, po prostu. Uważasz, że łatwiej ci było w tych wszystkich sferach gdzieś tam się pojawiać i żyć, ze względu na to, że jesteś synem Justyny Steczkowskiej? Na początku może tak. Natomiast w ostatecznym rozrachunku nie ma to żadnego znaczenia, jak masz na nazwisko, albo jak Twoje rodzice mają na nazwisko. Bo jeżeli położysz jedną imprezę, to ok, może ktoś Ci wybaczy, mhm. ale jak położysz drugą, trzecią, czwartą, to naprawdę, niezależnie od imienia i nazwiska, po prostu klub cię nie weźmie. Chyba, że nie wiem, byłyby jakieś okoliczności nadzwyczajne, masz jakieś kilka milionów zasięgu, ludzie przychodzą, nie wiem, bo grasz tak źle, że się z ciebie śmieją. Przy, przykładowo mówię, tak. Natomiast y, to się po prostu nie sprawdza. Jeżeli nie potrafisz tego robić, to się nie nadajesz. Mhm. I okej, okay, tak przytaczam też często taki przykład, że może jeżeli byłbyś synem prezydenta Stanów Zjednoczonych, to może by to coś znaczyło, bo byś mógł sobie kupić ten klub po prostu. Prawdopodobnie. A jesteś osobą, która uczy się na błędach? Staram się, ale jako. Nie popełniasz tych błędów dużo? Mm, wiesz co? Nie, no, jak każdy popełniam błędy. Absolutnie. I, I wydaje mi się, że one są niezbędne do tego, żebyśmy się stawali mądrzejszymi ludźmi. E, I dlatego też warto zawsze słuchać starszych ludzi, bo oni mają po prostu większe doświadczenie. Natomiast nie mogę powiedzieć, że jestem wolny od popełniania błędów. To, mhm. to moim zdaniem nikt nie jest i nie ma ludzi idealnych. Ale właśnie dlatego, że jesteśmy ludźmi. Ty stoisz za DJ-ką, to mm, masz takie poczucie, że ludzie zachowują się ni... inaczej. Nie wiem, jak, jak powiedzieć, żeby nie, nie obrazić za dużo osób. <laughs> ludzi, osób, ale <laughs> nie, nie masz takiego poczucia, że, że młodzież bawi się zbyt ryzykownie, zbyt odważnie? Za, 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 Wiesz, zauważasz jakiegoś co? pewnego rodzaju za, zachowania, które nie powinny twoim zdaniem się jest miejsce Wiesz, co każdy z nas się bawił? Ja też się bawiłem i też czasem się bawię, czasem może nawet za mocno się bawię. Ale to mówię, to się też każdemu może zdarzyć, dlatego staram się tam jakoś bardzo nie oceniać. Mm -hmm. Natomiast to, co na przykład na przestrzeni kilku lat zwróciłem uwagę, to kiedyś było takie, że znaczy takie, wydaje mi się, że to społeczna taka sytuacja, że raczej wódkę topili głównie mężczyźni. A dziewczyny tam drinki kolorowe, tam Proseko, szampana. I z reguły raczej upadlali się do takich ciężkich stanów, z reguły właśnie faceci. Mhm. Natomiast teraz widzę takie delikatne odwrócenie tego, yy, szczególnie widać to właśnie w klubach. Przez to, jak świat zaczyna funkcjonować, to te takie, można powiedzieć, tradycyjne oczywiście każdy też zinterpretuje moje słowa, jak będzie chciał. Bo ja nie mówię tego jako swoje przekonanie, mówię jak kiedyś to wyglądało mhm. i jak wygląda to z mojego punktu widzenia teraz. Kiedyś były pewne jakieś tam role społeczne, to jakoś było poukładane na swój sposób. Teraz te role się zatarły i wydaje mi się, że my na nowo szukamy tych swoich ról w ogóle. Bo wydaje mi się, że części kobiet ciężko się odnaleźć w takiej rzeczywistości, że wiesz, nagle ja mogę być i, i facetem, i kobietą w jednym, wykonywać zadania, które kiedyś na przykład wykonywał tylko mój ojciec, albo tylko moja matka. U facetów jest, wydaje mi się, to samo, że my też czasem mamy problem z odnalezieniem się gdzie tak naprawdę jest cała ta nasza męskość mhm. się podziała w tym wszystkim. A w, zacznę, rozpoczynając w takim razie temat tych zmian, jak oceniasz kondycję, to, jak się zmieniają pokolenia, to, czym się ci pokolenia interesują, to, jakie treści publikują w sieci? Mm, no, ja na przykład nie jestem zwolennikiem TikToka za bardzo. E, oczywiście... Tak, zdarza się, że wrzucę jakiś filmik, mm -hmm. ale natomiast nie prowadzę go na, na stałe. Są to raczej jakieś sporadyczne sytuacje. Bardziej moja dziewczyna się tym zajmowała przez chwilę. Też teraz już nie prowadzi, kiedyś prowadziła. Natomiast e, tak jak na początku był Facebook, i na Facebooku, Boże, Facebooku, <laughs> Facebooku <laughs> były zawsze jakieś wiadomo strony z głupimi zdjęciami, jakimiś memami czy czymś, potem powstał Instagram, mm -hmm. i to już była taka. Pełna ekspozycja ciebie jako człowieka na social media, gdzie byłeś cały, wiesz. No, Instagram opiera się na zdjęciu, na tym, co widzisz, a nie na tym, co do końca piszesz. Opis jest pod zdjęciem, a zdjęcie jest na górze. No tak. e, więc to już była taka większa ekspozycja. Potem, właśnie, powstał cały TikTok, gdzie to już jest absolutnie pełna ekspozycja wszystkiego. Możesz wstawić tam wszystko i ludzie naprawdę wstawiano tam wszystko. Przerażę, ty to? E, trochę tak. Ponieważ no, część tych filmików jest naprawdę głupia, bardzo głupia. Nie mówię o jakimś, wiesz takim, można powiedzieć, wartościowym kontencie, bo są, jest też bardzo dużo wartościowych mm -hmm. rzeczy. Nie wiem, ludzie, którzy chodzą, polecają różne miejsca w Warszawie, restauracje, opowiadają o hotelach, o tym, jak podróżować, o tym, jak wygląda ich praca. To na przykład robi bardzo dobrze. Jest taka DJ, nazywa się Naro. Ona opowiada o tym, jak to wygląda z kulis. Więc wiesz, mówię, jest dużo fajnego kontentu, ale jest też dużo ścieku, po prostu ścieku takiego typowego. A nie bałeś się, że mm, jako osoba, która... bo tak jesteś trochę na pograniczu, nie? No. Tych tych ludzi, którzy właśnie ten ściek, że tak powiem, produkują, a tych ludzi, którzy tego, którzy tego nie robią jeszcze. Nie, nie bałeś się, że w pewien sposób w związku z tym, że w jakiś w jakichś kategoriach faktycznie wychowywałeś na oczach całej Polski, że, że jednak jesteś z, ze znanej rodziny, to że ciebie też to pochłonie? Wiesz co, ja, ja oczywiście prowadzę social media, głównie, ja prowadzę głównie Instagrama, tak, ja tam się zakorzeniłem, tam jakby pokazuję całą swoją pracę, też mhm. częściowo życie prywatne oczywiście, e, więc czy ja miałem jakieś obawy... Czy nie, czy, czy nie miałeś takiego momentu, że, że, że sam musiałeś przed sobą powiedzieć, że Leon, stop, to jest ta granica? Wiesz co, wydaje mi się, że nigdy nie doszedłem jakoś bardzo blisko tej granicy, bo zdarzało się, że oczywiście opublikowałem coś, co może było źle odebrane, albo było głupie po prostu z założenia. Natomiast, mm, wiesz no, Instagram dla mnie na przykład jest w pewien sposób moją wizytówką, gdzie... No wiesz, jeżeli ktoś na przykład chce, żebym przyjechał zagrać do niego, do klubu, no to wchodzi na mojego Instagrama, widzi gdzie grałem, co robię, jak wyglądam, mniej więcej co sobą prezentuję, jak wyglądają z reguły, nie wiem, czy jakieś stylizacje, w jakie się ubieram, czy właśnie tak jak mówiłem, gdzie grałem. Widzi jakieś moje alibi, CV, można tak mm -hmm. powiedzieć. I na tej podstawie pewnie podejmuje jakąś ostateczną decyzję. Myślę, że znaczy, może nie ostateczną to nie. Myślę, że bardziej interes, zaczyna się interesować podjęciem decyzji. Potem rozmawia ze mną lub z Kamilem, i wtedy podejmuje decyzję. A uważasz się za osobę inteligentną? Wydaje mi się, że tak, ale z reguły, jak ktoś tak mówi, to. No. Nie mam absolutnie nic złego na myśli. Nie, nie, wydaje mi się, że tak, w miarę tak. No właśnie, pytam dlatego, że tak jak ogląda się czasem z tobą wywiady, jakieś nawet krótkie, dłuższe, to w komentarzach nie ma jadu. Nie ma krytyki, nie ma takiej krytyki jak pod, wiesz, pod nagraniami z młodymi ludźmi, którzy, jak to się mówiło, kiedyś plotą trzy potrze. Tylko faktycznie ty masz coś do powiedzenia, z czego to wynika? Na pewno z dużego wkładu rodziców, jednak, którzy naprawdę starali się, żebym ja się w miarę uczył, chociaż były to ciężkie rzeczy. Ja niespecjalnie byłem osobą, która chciała się uczyć. Myślę, że to jest zasługa całego środowiska również pań w szkole, które miały do mnie dużo cierpliwości, pani od polskiego, które doceniam do dziś, bo gdyby nie one, nie zdałbym matury i to mm -hmm. jestem w pełni przekonany. Też y, wydaje mi się, że tego, że coś tam jednak trochę w życiu książek przeczytałem, nie jakoś dużo, lektury nie, nie wszystkie przeczytałem na przykład, niektóre nie przypadły mi po prostu do gustu, natomiast jestem wielkim fanem Wiedźmina, E, uwielbiam to, co pisze pan Sapkowski, e, to, a to akurat od ojca. Ojciec mi to pokazał, i, i wiesz, wydaje mi się, że to jest taka wypadkowa bardzo wielu rzeczy. I jakoś tak się złożyło, że staram się w miarę ładnie też wypowiadać. Też wiem, że ludzie zwracają jednak na to uwagę, czy, czy na przykład no, tutaj w, na, w wypadku naszej rozmowy, bo to jest wywiad, natomiast no, czy w relacjach biznesowych, mhm. jak pracujemy przy jakichś większych eventach. No to też jednak ma to duże znaczenie jak się wypowiadasz, jak jasno formułujesz to co trzeba zrobić, to co potrzebujesz. To też bardzo pomaga w życiu prywatnym, bo trochę nam to zajęło, żeby wypracować z Ksenią taką dobrą komunikację, że ona jasno mówi o tym czego chce i ja mówię jasno o tym czego chcę, bo wtedy nie ma czegoś takiego, że a on kocha to się domyśli. No, a jak, się, jak to, co chcecie, jest, wiesz, w, roz, tak idzie w dwóch różnych kierunkach, to, to szukamy to dzisiaj... kompromisu. Albo robimy tak, że jedno robi raz coś dla drugiego. Nie jest spotykane wśród młodych ludzi. Wiesz, ten, co? Ten, to, ten to ten jest kompromis. też coś, co kiedyś usłyszałem od dwójka, że związek to jest nauka kompromisów. Jeden wielki kompromis, w skrócie. Jak żyjecie we dwójkę, no to nie może być zawsze tak, że jest tak, jak ty chcesz, mm. albo tak, jak ona chce. No, musi się gdzieś tam spotykać na tym środku. Wtedy, jak ty tak, 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 wiesz, no, każdy jest chociaż połowicznie zadowolony. A czy twoi rodzice są dla ciebie wzorem? Dla ciebie i dla Kseni? Ich związek? E, wiesz co, dla mnie na pewno. Dla mnie na pewno. Ksenia ma również przecież swoich rodziców, też żyjących, w, że tak powiem, w szczęśliwym małżeństwie, też od wielu lat. Więc y, wiesz, no, wydaje mi się, że pewne wzorce wynosi się świadomie bądź nieświadomie z domu po prostu. I wiesz, jak od dziecka pewne zachowania widzisz, y, też nie ukrywam, że w sumie w większości u nas w rodzinie to tak wygląda całej rodzinie mówię tak to wygląda, więc po prostu pewne wzorce się z domu wynosi, tak mi się wydaje. A jak ocenił swoje dzieciństwo? Bo tak jak już wspomniałem, no, no twoja rodzina była na świeczniku przez, przez długi czas i pewnie zawsze będzie. Natomiast, no może tak być. Jak to, jak to jest? Wiesz co, raczej szczęśliwe, mi niczego nigdy nie brakowało. Mówię, były problemy z edukacją, bo ja byłem na szkoły Nie wiem, byłeś w jakiś sposób jakieś uszczypliwości w twoim kierunku były słane w z ja że... ja się teraz z tego śmieję. Mówię, czasem niektórzy nauczyciele może po prostu więcej wymagali, mm -hmm. bo... Yy, ale nikt mnie nigdy jakoś, wiesz, koledzy nazywali mnie prześmiewczo, ale ja to mówię, to w żaden sposób nie bolało. Steczkowski się nazywałem, okay. zamiast Myszkowski. Ale to, wiesz, nigdy nie były to jakieś uszczypliwości takie... Ale też wydaje mi się, że to dobrze, bo ja poszedłem jednak do szkół publicznych, ja dopiero na etapie liceum wylądowałem w szkole prywatnej. A to jednak szkoły publiczne uważam, że są dużo lepsze od szkół prywatnych, bo nie rośniesz w bańce. Mhm. W jakiejś mydlanej bańce, która jest, no istnieje tylko na danym poziomie. I jak wychodzisz za tej bańki, to nagle masz taki, ale jak tak można? A wydaje mi się, że jak poznajesz to wszystko z tej innej perspektywy, a dopiero potem wchodzisz w tą inną perspektywę, to możesz spojrzeć z trochę dwóch stron. I to wydaje mi się dość wartościowym doświadczeniem w życiu. Wspomniałeś, nie, że nie zawsze uczyłeś się dobrze, jak, jak, jak bywało niefajnie, to. To jak reagowali rodzice? Wiesz co... E, Repetycje od razu? E, ojciec sam uczył mnie matematyki. To były ciężkie no, doświadczenia tak. dla nas obojga, naprawdę. Ale bardzo się starał mnie tego nauczyć. Bardzo, bardzo. I też moim zdaniem, gdyby nie on, nie zdałbym matury. E, więc to jednak jego, wiesz, takie parcie do tego, mm -hmm. że jednak synu, no ja rozumiem, ucz się jak chcesz, ale liczy się pewien wynik. Jeżeli trzeba zdać, to trzeba zdać. Jeżeli trzeba coś zrobić, to trzeba to zrobić. To się samo nie robi. A nie buntowałeś się nigdy, że po co mi ta matura? Oczywiście, że się buntowałem. Nie, nie, nie w stosunku do matury, bo akurat Cześć. jeżeli chodzi o maturę, to zawsze tak słyszałem w domu, że taki synu, nawet jeżeli ona ci nie jest potrzebna, zdaj tą maturę, po prostu to zrób. I tyle. Udało się, więc mam to z głowy. Na szczęście i każdemu tego życzę, mhm. bo to jednak jest po prostu taka pewna ulga. Co, czy już studia potem, to jest, mówię, wybór osobiście każdej osoby. W moim zawodzie nie do końca były studia, które by mi pasowały. Ja też, wiesz, zastanawiałem się nad studiami, naprawdę, siedziałem, myślałem, ale nie mogłem znaleźć czegoś, gdzie naprawdę idę, bo chcę tam iść. Jakby rozumiesz, że chcę być częścią tego. No też życie studenckie. Ja w sumie można Nie było dla Ciebie. Jakoś tak nie było dla mnie. Ja chciałem mieć swoje pieniądze, zarabiać swoje pieniądze, też wiesz, no robiłem się z roku na rok i robić cały czas coraz starszy. No kupię tak cały czas do rodziców, wiesz, rękę i day, day, day no, tak. A często tak bywało? Jak byłeś młodszy? Tak, no jak byłem młodszy, to oczywiście wiesz, no jak, szczególnie jak zacząłem mieszkać sam. To pierwszy raz skumałem, że życie jest jednak trochę nie takie proste, jak się wydawało. Tam kiedyś opowiadałem w wywiadzie, że trzeba było się samemu nauczyć mm -hmm. prać, co ludzie mnie chcieli zjeść za to. Ale wiesz, to, to był tylko jeden z przykładów, tak, że po prostu nagle wstajesz i nie ma kogoś, kto ci pomoże. Że okej, okay, zawsze możesz liczyć na rodziców, oni zawsze spróbują ci pomóc, ale na koniec końców w tym mieszkaniu jesteś tylko i wyłącznie ty. Jeżeli tam będzie syf, to jest Twój syn. Mhm. Jeżeli jest nieposprzątane, to Ty nie posprzątałeś. Jeżeli Ty nie zrobisz, to Ty nie zjesz. Rozumiesz? Więc takie to była też bardzo cenna, wydaje mi się, lekcja w życiu, bo już teraz wiesz, mieszkamy przecież z Ksenią razem, kończymy nowe mieszkanie. Przeprowadzamy się tam i, i, i wiesz, cenna lekcja życia. No to w takim razie dopytam o, o, o związek i o wspólne mieszkanie. Dla wielu osób to jest pewnego rodzaju weryfikacja te, te, tej relacji, kiedy wy się zdecydowaliście na, na wspólne zamieszkanie i jak, jak wyglądały początki. Mm, można powiedzieć, że u nas to był hybrydowy proces. Bo już, już tłumaczę o co chodzi. My y, długo nie mieszkaliśmy ze sobą, natomiast ja pomieszkiwałem u Kseni. Mm -hmm. Przez to, że ona miała trochę większe mieszkanie niż ja, no to tak przebywaliśmy bardzo dużo czasu u niej. Tak na dobrą sprawę można powiedzieć, że ja żyłem w dwóch domach naraz. Potem z uwagi na to, że Ksenia wynajmowała to mieszkanie, uznaliśmy, że przeprowadzimy się do mnie. Ta decyzja zapadła. A ty miałeś już swoje mieszkanie? Tak. Robiliśmy przeprowadzkę. Pamiętam, że ja byłem totalnie, totalnie zesrany w trakcie tej przeprowadzki. Wiesz, nie wiedziałem czegoś spodziewać, ale zamiesz... my wiesz, pomieszkiwaliśmy razem, więc już mieliśmy pewien obraz tego, jak obydwoje żyjemy. Oczywiście były tarcia, bo ja na przykład nie zdejmuję butów, jak wchodzę do domu. Biegam po domu, cały ubrany, pakuję się, zapominam rzeczy, jak wychodzę. Jestem generalnie może być trochę średnio rozgarnięty czasem. Szczególnie jak muszę wyjść gdzieś rano. Wiesz, ja po prostu wtedy mam oczy zamknięte, tak, chodzę po tym mieszkaniu, mhm. czegoś szukam. Jestem głośno, tu coś spadnie. Obydwoje trochę mieliśmy problem ze sprzątaniem. Tego długo się uczyliśmy, żeby się ogarnąć z tym, kto co robi w domu. Takie, wiesz, mm, pewne wypracować sobie, pewne zadania. Pewne zachowania. Tak, wiesz, że tak. ja na przykład robię to, ale ty robisz to. I ostatecznie jakoś to nam się pokątnie udaje, nie? Uważasz, że te trzy lata to jest w związku, w tym samym związku to jest sukces, czy po prostu nie myślisz o tym w tych kategoriach? Wiesz co? Nie, nie myślałem nigdy o tym pod tym kątem. Wiesz, po prostu żyjemy razem, dzielimy razem duże rzeczy, duże, duże, jakby duże rzeczy zrobiliśmy wspólnie i wydaje mi się, że ja bym nigdy pewnych rzeczy nie zrobił, gdyby nie Ksenia. Yy, za nią nie mogę się wypowiedzieć. Wydaje mi się, że też, natomiast to ona by musiała po prostu siedzieć i odpowiedzieć na to pytanie. Ja po prostu mówię, zawsze staram się pomagać jej w ramach swoich możliwości oczywiście. Jaka była jej reakcja, kiedy tak naprawdę uświadomiła sobie, kim ty jesteś i z jakiej rodziny w ogóle pochodzisz? Totalnie nie, nie go... miało to znaczenia. Ona nie wiedziała tego do. Wspomniałem jakoś w COVID-a, to, to się jakoś tam wydało. I... Ale wydało się, że jesteś synem Sztoka. Tak, 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 ale ona totalnie nie wiesz, ona jest z Białorusi. Ona tutaj w Warszawie nie mieszkała długo, jak my się poznaliśmy. Mhm. Ona skończyła studia w Łodzi, zaczęła pracować tutaj. I wiesz, tak. No, jakby dla niej, wiesz, to bez większej różnicy było. Jej to nic nie mówiło po prostu. A te takie, nie wiem, paparazzi, których spotykaliście, czy jakieś na przykład eventy, na które chodzicie, yy, zaklimatyzowała się w, 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 tej, w tej sferze? Tak, dała sobie radę, wiesz. Ona jest kobietą, lubi czasem, że tak powiem, pięknie się ubrać, mm -hmm. czy, czy właśnie gdzieś wyjść. Yy, więc jak najbardziej. Jak mówiłeś o tym, że w, wchodzisz do domu, nie zdejmujesz butów, latasz tu i tam, nie wiem czemu nastanęło mi się pytanie a propos twojej mamy, która w sferze medialnej uchodzi za no, damę, divę, zawsze buty na obcasie, sukienki pięknie skrojone i tak dalej. Czy ona na przykład jest taką diwą w domu, która wchodzi i wiesz, butów na obcasie nie zdejmuje? Nie, Nie, nie. Co do domu, wygodne kapcie. To wiesz, no? W, w pewien sposób to tak działa. No. Mama w domu jest mamą. A trudno było wam chronić życie prywatne? Przed mediami, przed paparazzi, przed informatorami tajemniczymi? Z reguły ci tajemniczy informatorzy są dobrze znani, umówmy się. Natomiast, to tak poza, poza tematem, natomiast, wiesz co, no, były takie jakieś nieprzyjemne sytuacje. No, tam któryś, któryś ze zdjęć z plaży, pamiętam z naszych wakacji wspólnych, czy na przykład jak pod domem to, to jest dość zabawna historia. Zawsze na, pierwsze, na 1 września robiliśmy takie urodziny łączone z moim bratem i moje mm -hmm. i tam był mecz. My wtedy malowaliśmy boisko na, na trawie, poważnie my, mój kuzyn, mój ojciec i mój brat kosiliśmy trawnik traktorkiem, braliśmy białą farbę, rozwieszaliśmy linię, malowaliśmy trawnik i wyglądało to jak prawdziwe boisko. I tego dnia ktoś wpadł na pomysł, że zrobi zdjęcie naszego domu. Bo tam były artykuł, że Steczkowska ma boisko pod domem, że już w ogóle wiesz. Natomiast to boisko jest tam tylko jeden dzień w roku, i do momentu aż trawa odrośnie, i ta farba mm -hmm. się zetnie z następnym obcinaniem tej trawy. Wiesz co? Ja mówię, ciężko jest mi się wypowiadać czasem z innej perspektywy, bo nie znam trochę innego życia. A wracając do tego mieszkania, które, które już masz w wieku 23 lat, uważasz, że to jest ułatwienie duże w starcie? Tak, na pewno to jest duże ułatwienie. Wiesz, mieszkanie to kapitał, a kapitałem można tak naprawdę zarządzać. To jest no, przykładowo, tak, można to mieszkanie wynająć, mhm. przeprowadzić się do mniejszego, jeżeli potrzebujesz pieniędzy. No, jest dużo różnych możliwości, to, to jednak no, to, to otwiera wiele drzwi. Jak to wyglądało, nie wiem, zadzwonili do ciebie, Leon, masz mieszkanie, powiedzieli ci, czy, czy sami podejmowaliście decyzję? Nie, żeby... nie, rodzice starali się nas zabezpieczyć, okay. to po pierwsze. Eee, I to zrobili bardzo dobrze. Tutaj naprawdę chciałbym tak dobrze swoje dzieci zabezpieczyć, po prostu. Eee, wiesz, no też kiedyś były trochę inne czasy, tak, ale no kiedyś te mieszkania były dużo tańsze, to nie, nie da się ukryć, że po prostu teraz ceny wszystkiego trochę są mhm. wysoko... Mieszkań to w ogóle szczególnie, gdzie no, to mieszkanie, które, że tak powiem, moja partnerka obecnie jest w trakcie, też jesteśmy w trakcie wykańczania go, to jeszcze nie było w momencie tej takiej obecnej, gigantycznej górki, na, na szczęście. Czy, 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 czy faktycznie to jest ułatwienie w, w życiu? Jak rodzice ci o tym, jak cię poinformowali o tym, że Leon, masz mieszkanie, masz klucze? Pff, nie, nie, to było tak, że żebym zamieszkał sam, musiał zdać maturę. Skończyć liceum to w ogóle nie było. Ty bój. wiedziałeś, że mieszkanie czeka? Ja wiedziałem, że mieszkanie jest, że będzie ok, ale masz zdać i ma być git. Okay. Z jakimiś tam w miarę takimi przyzwoitymi wynikami. A jak dogadujesz się z rodzeństwem, brakuje ci go? Jak ich, jak, jak, jak jesteś już sam na swoim? Wiesz, co tro, trochę tak. No z bratem tradycyjnie, jak to z bratem, początki były trudne. Byliśmy, wiesz, dwoma chłopcami w domu. Ja byłem wcześniej mm -hmm. pierworodnym, jedynym. Cinema tu nagle przychodzi ktoś i y, ja już wszystkich nie obchodzę. To było straszne na początku. Było tak? Wiesz, no, był y, Boba, z którego trzeba było non-stop pilnować, bo Stasiu był dość ruchliwy jako młodzieniec i wiesz, schodzisz na drugi plan trochę. Natomiast na początku było to ciężkie. Z perspektywy czasu uważam to za najcenniejszą lekcję życia. Bo to powoduje, że nie masz poczucia, że jesteś pępkiem świata. A jako młoda osoba 23-letni facet, myślisz już o takiej dalekiej przyszłości, nie wiem, może niedalekiej, typu rodzina właśnie. Na pewno, mówię, nie traktuję tego jako coś bliskiego, bo zawsze też powtarzam, że skupiam się na razie na tym, żeby zawodowo spełnić to, co mam do spełnienia Najpierw kariera. Wiesz co, to może źle brzmi, ale już tłumaczę. Ksenia zresztą tak samo. Też się skupiamy na razie na tym, żeby zawodowo dobrze wyjść. Ja wychodzę z założenia, że, żeby dziecko, że dziecko musi mieć pełną stabilność. Mój mhm. zawód jest taki, że u mnie wszystko zależy od ilości tej pracy. U Ksenii jest trochę bardziej stabilnie. Natomiast wiesz, trzeba mieć na tyle przygotowaną poduszkę i na tyle stabilną sytuację ekonomiczną, mieszkaniową czy tam domową, to już jak kto woli, żeby to dziecko, jak już się urodzi, żeby. Ono się o nic nie musiało za bardzo martwić. Żeby można było posłać do dobrej szkoły, żeby miało gdzie mieszkać, żeby właśnie też zacząć zabezpieczać jego przyszłość, bo naprawdę. Czasem, jak tak się przyglądam, to oczywiście że nie, żebym jakieś fatalistyczne scenariusze chciał rzucać, ale różnie się na świecie może dziać, różnie się może potoczyć. Ciężko jest powiedzieć, więc lepiej być zawsze zabezpieczonym. Pytam, bo chciałem wrócić do, 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 do okresu, kiedy miałeś 17 chyba lat mhm. i pojawiało się bardzo dużo treści na temat twoich rodziców, na temat ich separacji, że tak powiem. Mhm. Czy tobie było trudno wtedy mm, się z tym pogodzić? Jak Dziecko jak 17 latek reaguje na, na to, że, że, coś może, że coś może się zmienić. Bo wiesz, jak dziecko jest małe, i to się nie kuma. Rozstaje, to się nie, to nie kuma. Jak masz 17 lat, to coś już. No było, było to takie trochę trudniejsze przeżycie dla mnie. Stróżka zimnego potu po plecach, ale najważniejsze, że wszystko się mhm. ułożyło rodzice jednak jako dorośli ludzie doszli do porozumień wszystkich i tak dalej. I to jest też właśnie dla mnie pewien przykład tego, jak powinno się naprawiać problemy, a nie a jak coś się nawet. zepsuje, to wyrzuca się to teraz do śmieci, a powinno się to jednak próbować naprawić. A miałeś takie sytuacje już z Ksenią, że, że, że było blisko takiej właśnie kryzysowej sytuacji, że tak powiem? Nie, jakichś takich takich bardzo, bardzo poważnych kryzysów to nie było. Wiadomo, były tarcia jak w każdym związku. Nie, naprawdę, nie, nie, nie poznałem jeszcze... Nie, nie, naprawdę, chyba nigdy nie poznałem mhm. osób, które się nie kłócą między sobą. Wydaje mi się, że to jest chyba normalne, no. Że te tarcia, oczywiście wiadomo, że jeżeli te tarcia są non-stop, no to, to coś jest pewnie nie halo. Ale no normalne jest, że macie różne zdania. No jakbyśmy byli wszyscy tacy sami, to świat byłby potwornie nudny. No. Nie żałujesz, że nie przyszedłeś na studia? Wiesz co, z perspektywy czasu nie, bo nie mogłem znaleźć czegoś, co naprawdę by mnie jarało. A wiesz, wydaje mi się, że to jest takie trochę myślenie z poprzedniej epoki, że... Musisz mieć papier. Papier. Papier jest ważny. I faktycznie za komuny tak na pewno było. Ale czasy są inne i teraz tak naprawdę to, jak ty sam sobą zagospodarujesz i to, wiesz, nawet wielu rzeczy możesz się nauczyć na zewnętrznych kursach. Niekoniecznie musisz iść na studia. Mówię, są zawody, w których edukacja jest niezbędna i to państwowa edukacja, licencjonowana czy prywatna. No, nie zostaniesz lekarzem bez medycyny, no tak. nie zostaniesz prawnikiem bez prawa, nie zostaniesz fizykiem jądrowym bez skończenia fizyki jądrowej. Ale Dużej części zawodów, jednak, jakby na to nie spojrzeć, no, możesz być trochę freelancerem. No. A czujesz się mądrzejszy od swoich rówieśników? W większości swoich rówieśników? Mm, mądrzejszy, to, to tak? nie, ale chyba bardziej doświadczony w wielu kwestiach. A bo idzie to, na przykład, że tak wiele młodych ludzi nie chce głosować, albo w ogóle nie interesuje się tym, co dzieje się wokół to nas? To akurat uważam za bardzo głupie. W samym założeniu, bo to wiesz, okej, okay, można mówić, że jeden głos nigdy nic nie zmienia. Natomiast niezależnie, kto na kogo zagłosuje, to jest głos i ten głos jest ważny. Yy, wiesz, no ciężko, no, nie wyjdę z transparentem na ulicę, aby mo mobilizować młodzież i mówić, jakie to jest im ważne, bo nie przemówisz im do rozumu, bo jeżeli ktoś nie chce, to nie pójdzie. Natomiast zastanawiam się, co się jakby, co musiałoby się wydarzyć, żeby ci ludzie zrozumieli, jak, że jednak w ustroju, w jakim żyjemy, to ich głos powoduje, jakby podejmuje decyzję w pewien sposób. Daje przyzwolenia na pewne zachowania albo je odbiera. A ty oglądasz. Nie chcę, żeby wybrzmiało, że to jest konkretny program, ale wiadomości: czy interesujesz się tym, co się dzieje tak naprawdę codziennie w kraju, aktualnie, na przykład, bo to jest gorące. Ja okres. śledzę kampanię wyborczą trochę. Nie wkurzacie to, co się dzieje, to jak bardzo ja mnie po wkurza po i dla mnie jest to, mówię, wręcz urąga to ludzkiej godności, jak wyglądają niektóre, czy debaty, czy wywiady, czy. Może wywiady to nie, to z wywiadami przesadziłem, natomiast no niektóre debaty wstyd To trochę z mojej perspektywy nazwać mm. debatą. Na przykład. Czy no nie wiem, ministrowie krzyczący na siebie nawzajem, no po prostu błagam, to są ludzie rządzący tym krajem. No jak to, to po prostu wygląda, jak dwóch szesnastolatków i nie wiem, bijących się o jakieś, nie wiem, miejsce postojowe mm -hmm. czy coś takiego. I to jest trochę smutne z mojego punktu widzenia, że to przechodzi w takie, że to się właśnie robi się z tego show. Gdzie okej, okay, rozumiem, że w Stanach też tak było. Donald Trump, no przecież wielki showman, to jest tak naprawdę. No sprawę. pewnie niebawem to samo będzie. Pewnie niebawem będzie to samo. I że jednak dotarło to też do nas, że robimy show, a nie tak naprawdę gadamy o tym, co zrobimy, bo i tak połowy tych rzeczy nie zrobimy, znając życie. Mhm. Co poradzić? Wielu młodych ludzi chce, chce i to robi właściwie. No, wyjeżdża z Polski ostatnio. Tutaj siedziała Natasza Urbańska, rozmawiałem z nią. O tym, że ona myślała w sumie, żeby córkę wysłać do Londynu. Żeby Po prostu jej y, gdzieś tam fajniej, może karierę, kariera y, się pokierowała. Y, ostatecznie to nie wyszło. Ale czy w twoim przypadku na przykład były takie myśli, czy ty myślałeś? Nie, ja kocham ten kraj, jest ja tu rodziłem. Ja lubię jeździć na wakacje, jeżdżę często na wakacje, ale zawsze lubię tu wracać. Poza tym, jednak jak podróżuję dużo po świecie, to no. Wiem, to zabrzmi trochę, może niepopularnie, ale w Polsce nie jest źle. Mm -hmm. Z perspektywy, jak wygląda często Europa Zachodnia i to, co się tam dzieje. Ale mówisz o zachowaniach ludzi, finansach, Wiesz co? wydatkach. Ja mówię stricte o tym, jak się żyje i o tym, co można powiedzieć, o tym, jak można funkcjonować, i też o tym, jak wygląda całe tutaj nasze życie, takie społeczne. Że wygląda to po prostu całkiem nieźle. Naprawdę nie ma jakichś takich gigantycznych, oczywiście nie mówiąc o jakichś różnych aferach i tak dalej, ale wiesz, też trawa zawsze jest bardziej zielona tam, gdzie nas nie ma. I jak pojedziemy tam i zaczniemy żyć tam, to zobaczymy, że okej, okay, u nas są pewne problemy, ale tam są inne problemy, których my nie na przykład w ogóle nie doświadczamy tutaj. I. Wiesz, wtedy już tak naprawdę każdy się musi dopasować. Czy woli jednak te nasze problemy, czy woli tamte problemy. Do czego jeszcze oczekuje od życia 23-letni Leon Muszkowski? Jak najwięcej pracy, spełnienia zawodowego, szczęśliwego małżeństwa. A i zdrowia. Tego czego, nie wolno. tego, czego się nie da kupić. Nie? No to, to... Tym, tym akcentem kończymy. Tego ci życzę. Dziękuję ci bardzo i wzajemnie oczywiście. Do zobaczenia. Do zobaczenia.